Cześć, witamy Cię w naszej kuchni. Dziś przygotujemy coś dla fanów śniadań wytrawnych i śniadań na słodko, czyli gofry w dwóch różnych kombinacjach, bez dodatku mąki. Bez dodatku mąki, dlatego składniki będą dość mocno nieoczywiste, a mianowicie do przygotowania samego ciasta na gofry będziemy potrzebowali masła orzechowego, serka ricotty, który możemy zastąpić na przykład serkiem mascarpone, jeśli na przykład chcemy podwyższyć naszą kaloryczność lub jesteśmy w diecie ketogenicznej, jajka i proszku do pieczenia. Do gofrów na słodko przygotujemy karmel, do którego potrzebujemy śmietanki 30 oraz cukier kokosowy. Składniki macie tutaj oraz w opisie pod filmem. Tak jest. Jeśli chodzi o różnicę między słodkimi a wytrawnymi goframi, do wytrawnych użyjemy zwykłego masła orzechowego, z kolei do słodkich użyjemy masła orzechowego z karmelizowanym ksylitolem, czyli coś a la słony karmel. To co? Możemy tak naprawdę zabierać się do gotowania? Myślę, że tak. Biorę się za ciasto? Tak, ja zrobię karmel, bo karmel potrzebuje chwilkę czasu na gazie albo na płycie. Tak jak powiedziałam, do karmelu potrzebujemy śmietanki 30, wlewamy ją do garnuszka. I dodatkowo cukier kokosowy i go też wsypujemy tutaj. Ja zacznę przygotowywać już ciasto i zaczniemy od słodkich. W międzyczasie ja odstawiam nasze składniki na karmel na płytę, żeby one sobie tam pyrkały i się karmel zagęścił. Możecie oczywiście przygotować ciasto do gofrów w zwykłym mikserze za pomocą Kitchen Aida, jeśli chcecie większą porcję. Ja używam zwykłego blendera. Tak, żeby wszystko ładnie nam się zmieszało. Do tego dajemy serek ricotta. Ja w międzyczasie jajeczko. Pokroję mango, bo mango będziemy akurat używać do gofrów. No, wytrawnie. Tak. Dokładnie tak. Będzie nam potrzebne do sosu. Zdradzę tylko tyle. Tak, jeśli chodzi o dodatki do tych gofrów wytrawnych, to u nas będzie to łosoś, rukola, ser lazur, ale możecie oczywiście wymyślić swoją kombinację, dodać mięso, jeśli chcecie. Pastrami by się tutaj świetnie znalazło, tak? Także tu już dowolna kompozycja. U nas będą to te właśnie dodatki plus ten sos z dodatkiem mango. Teraz ja trochę pohałasuję. Ciasto fajnie nam się zmieszało, więc możemy dostać proszek do pieczenia. Ale możemy też i dodać. A co ja powiedziałem? Dostać. Jak już dostaliśmy, to i dodajmy. Dodać, ale dostać też możemy. Ja ogólnie zawsze dodaję proszku do pieczenia na oko. Oczywiście, jeśli jesteście osobami, które gdzieś tam niwelują gluten z diety, możecie używać proszku do pieczenia bezglutenowego, ale szanujmy się, tak naprawdę proszek do pieczenia bez glutenu przede wszystkim jest dedykowany dla osób z chorobami takimi jak celiakia. W przypadku, kiedy po prostu eliminujemy gluten z naszej diety, tak mała jego ilość nie będzie nam przeszkadzała. Okay. Taka ilość mango Ci wystarczy? Tak, ciasto mamy gotowe. Wcześniej już nagrzaliśmy też gofrownicę i żeby to ciasto nam potem łatwiej odchodził, możecie użyć sprayu beztłuszczowego. Oczywiście możecie nasmarować gofrownicę równie dobrze masłem klarowanym, oliwą w przypadku wytrawnych. My używamy sprayu, dlatego że jest po prostu łatwiej przygotować te gofry. Sprytujemy gofrownicę w dole górze i wykładamy ciasto. W zależności od wielkości gofrownicy, proporcje, które podaliśmy Wam na górze wcześniej, na początku filmu, wystarczą na 2 do 3 gofry. Jeśli przygotowujecie karmel, to warto pilnować, żeby ta temperatura była dosyć niska, żeby nam się nie spaliło i ciągle trzeba mieszać. Z tych składników, które podaliśmy na przygotowanie ciasta gofrowego,
to wyjdą około 2 gofry, tak? Tak, 2-3. Przed chwilą właśnie o tym mówiłem. Tutaj myślę, że wyjdą 3. Stawiamy gofrownicę na mniej więcej 3-4 minuty. I tak naprawdę gofry będą gotowe. W międzyczasie może przygotujemy sos majonezowy. Mhm. Jeśli chodzi o słodkie gofry, w naszym przypadku dodatkami będzie nie tylko sos karmelowy, który przygotowuje Dominika, ale również owoce sezonowe, niskowęglowodanowe, czyli świetnie sprawdzą się w śniadaniach dla osób, które właśnie eliminują węglowodany w śniadaniu. I mogą to być truskawki, borówki, ale jak najbardziej również jagody, maliny i tego typu produkty. Ok, jesteśmy już po upieczeniu pierwszej partii na słodko. W międzyczasie robi nam się wersja na wytrawnie, czyli z klasycznym masłem orzechowym. Doprawiliśmy to pieprzem i solą. Oczywiście możecie doprawiać to wedle własnego uznania. Ja klasycznie do wszystkiego na słodko, na wytrawnie dodaję curry. Dominika nie lubi, więc w tym wypadku curry nie lubi. Tylko soli. Tak, w międzyczasie też już nasz karmel się skarmelizował i jest gotowy, żebyśmy mogli dekorować gofry, te na słodko, więc tak naprawdę możemy się zaczynać. Brać do roboty. Dekorujemy je owocami, wykładamy te, na które mamy najbardziej ochotę. My, tak jak powiedzieliśmy, w tym wypadku wybraliśmy sobie truskawki i borówki. Artystyczny nieład. Mrówek nigdy dość. Tak. I wykończymy go karmelem przygotowanym z śmietanki 30 i cukru kokosowego. I śmiało, nie oszczędzamy. No i jak tu nie wybierać śniadania na słodko, jeśli to tak fajnie wygląda? A, zobaczysz, co z tym słoną. To wtedy porozmawiamy. Proszę bardzo. Gotowy? Nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił czegoś zielonego, dlatego liść mięty na sam koniec. I gofry na słodko już są gotowe. Te już dochodzą do siebie, więc możemy zacząć przygotowywać gofry na słono. Dokładnie. W międzyczasie jeszcze tylko przygotujemy na szybko sos majonezowy, ale też nie klasyczny, jak u nas w kuchni, czyli majonezowy z dodatkiem mango. Ok, do naszego sosu majonezowego będziemy potrzebowali klasycznego majonezu. Winiali. Oczywiście możecie ten majonez przygotować własnoręcznie w domu, ale jeśli kupicie go w sklepie... Nie ma takiej potrzeby. Nie musicie. Nie będzie też większego problemu. Dodajemy świeże owoce mango, pokrojone dosyć drobno w kostkę. I przyprawy. U nas będzie to chili. Kurkuma. Niewielka ilość, spokojnie. To jest niewielka ilość? Niewielka ilość to dla mnie szczypta. To była właśnie szczypta. Sól, pieprz. Mogę przyjść? Dzięki. Ok, i to wszystko blendujemy sobie na jednolitą masę. Dobra, gdy sos i wszystkie dodatki mamy przygotowane, tak naprawdę pozostało nam tylko dekorowanie i układanie warstwami dodatków do naszych gofrów. W naszym wypadku dzisiaj będą to łosoś wędzony, ser lazur, rukola, sos majonezowy i w zasadzie tyle. Ale jak najbardziej, tak jak Dominika wspominała wcześniej, możecie dodać co tylko chcecie. Świetnie się tutaj sprawdzi właśnie na przykład pastrami dla osób, które są zwolennikami mięsa z rana. To co, zaczynamy? Tak, działamy. Ok, zaczynamy od rukoli. Wykładamy sobie rukolę na wierzch naszego gofra. Od razu po tym wykładamy. O, jak się szybko wyrobicie z wyjęciem gofrów i użyję dodatków, to nawet ser się troszkę roztopi. Dokładnie tak. No poza tym, o tyle o ile w... Zostaw coś na wierzch. O tyle o ile w przypadku gofrów na słodko lepsze są na chłodno, o tyle te zdecydowanie będą lepsze na ciepło.
ser lazur na wierzch. Jeszcze trochę łososia. Mhm. Jeszcze rukole tutaj. Rukole na wierzch. I majezon. Wrzucamy nasz sos majonezowy mango. Ale z gracją proszę, gdzie tutaj? Wiesz, że od zdobienia w tym domu jesteś ty. Nie dokładaj mi roboty, jeszcze sprzątanie na talerzu. Okay. I przykrywamy pozostałą częścią naszego gofra. Możemy sobie przebić patyczkiem, żeby się nie rozwalało. I w ten sposób wygląda gotowy gofr na wytrawnie. Pomijam z tą plamą. Tak, mamy gofra na wytrawnie z łososiem, serkiem lazur i rukolą, do tego majonez z mango i gofry na słodko z karmelem cukru kokosowego. Tak jak poprzednio, wszystkie składniki widzieliście na samym początku na liście, ale również możecie je zobaczyć w liście pod filmikiem. Jeśli macie jakieś propozycje na to, jak udekorować, z jakimi dodatkami wrzucić gofry, śmiało piszcie również w komentarzach. Z chęcią spróbujemy. I dajcie koniecznie znać, kto jest team słodkie, a kto team słone śniadania. Bardzo chętnie się dowiemy, ile nas jest. Nie ma co przedłużać. Tak, kończymy to tyle. I zabieramy się za śniadanie. Smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!